Kamarzewat. Nika. You can sit front. Front? Yes. Okay. Pasy nie są potrzebne, ale dla bezpieczeństwa mogą się przydać, nie? No, ja muszę, na przykład ty nie musisz. Tak. Oficjalnie powinno się mieć, ale prawie nikt pasów nie używa. Jedziemy do Kwareli i tam jest monaster, który zwiedzimy. Wyjeżdżamy zaraz z wioski. Close the window and your eyes disappear into the blue. Wrap your fingers around the great escape. Drinking moonshine on the moon. Także dojechaliśmy do Gremi. Jak widzicie, nie tylko my. Ekipą. Dzisiaj jest bardzo taka przyjazna pogoda, bo wcale nie jest gorąco, a nie jest też zimno, wystarczy pod koszulek, nie czuć w ogóle chłodu. Tam na stacji benzynowej, jak mijaliśmy ją chwilę temu, było 23 stopnie. Cerkiewki, czy te cerkwie są bardzo ciekawe wizualnie, bardzo ładne w środku, panuje tam taka wzniosła atmosfera, to jest jeszcze jedna rzecz, której nie odda kamera, to jest ten zapach, który się wydobywa z kadzideł i to jeszcze podnosi jakby tą całą rangę tego miejsca. Nie czuje się wtedy człowiek tak zwyczajnie, jakby był wszedł do jakiegoś zwykłego, każdego innego pomieszczenia, tylko czuje taki większy kontakt z, no nie wiem, z Bogiem, mogę powiedzieć nawet. Korona. Tutaj można zobaczyć taką królewską toaletę. Widzicie, tam jest krzesło i jest dziura w ziemi. Ale jak on sikał? Sikał to po prostu. Jak trafił. Sikał gdziekolwiek. Tu robił te inne rzeczy. Znowu są wąskie schody. Widzicie, jak wysoko jesteśmy. Trochę bardziej w prawo w tego, bo teraz ścianę fotografujesz. O, tak. House. No. I'll take a picture. No. Byliśmy ostatnimi gośćmi. Pani jeszcze zapytała, czy na pewno nikt nie został. A okolica naprawdę ładna. Odjeżdżamy. And your eyes disappear into the blue. Wrap your fingers around the great escape. Jechaliśmy jeszcze w takie jedno miejsce. Chciałbym, żebyście zobaczyli, jaka jest wielka i szeroka dolina. Z Kaukazu wypływa rzeka. Tam, gdzie jest ośnieżone szczyty
za granią w dół Dagestan. A tutaj cała ta dolina boczna, a oczywiście tak ciągnąca się w poprzek równina między dwoma górami, między Kaukazem a tamtymi górami. To jest właśnie taka Hetja. Widzicie, jaka tu jest ładna okolica. Wszystko, trawka przystrzyżona, place zabaw dla dzieci, drzewka zasadzone, ławeczki. Tu Ministerstwo Turystyki Gruzji dba o takie rzeczy, żeby było ładnie, żeby przyjeżdżali turyści. No bo ten kraj ma niesamowity potencjał, żeby się właśnie w tym kierunku turystycznym rozwijać. Bo jest pięknie, jest w miarę czysto. Wiadomo, że jest trochę jeszcze śmiecia gdzieniegdzie, ale z tym sobie mogą poradzić. Są bardzo mili, serdeczni, ciekawi ludzie, bogata historia, dużo zabytku, dobre jedzenie, dobre wino, dobra czacza, no co więcej chcieć. Po prostu turystyczny potencjał niesamowity i zaczyna być to widać, choćby w takich miejscach jak to, widzicie sami. Możesz mnie rozhuśtać trochę. Sam nie umiesz? Nie, no teraz nie. Teraz nagle jesteś niepełnosprawny czy coś, że już nie? Nie no, jakbym na tym wlazł jakoś z dwoma wolnymi rękami, to ale bym to się... to nogami przecież się robi. Fareli. Haczapuri. Zamówiliśmy haczapuri i dostaliśmy haczapuri. Widzicie, w Gruzji nie ma problemu, żeby pani pracująca w restauracji się na 10 minut zajęła dzieckiem, pochodziła z nim po sali. Nie wiem, czy u nas tak bywa. Może. Gdzie nie gdzie. To jest Gruzja. Tak, to jest Gruzja. Logo! Logo! Właśnie wstałem i spakowałem się. Jest... No, dochodzi w pół do dziewiątej. Tu nie chcę głośno mówić, bo dziecko jeszcze śpi. Chcemy jechać zaraz do Batumi. Jedziemy stopem, więc wszystkich rzeczy jest bardzo mało. Tylko torba na kierownicę z dokumentami i tutaj trochę ciuchów plus kurtka. A reszta jest rzeczy tam, gdzie mamy rowery zastawione. Do gorszych wiadomości jest to, że zobaczcie sami, że akurat się rozpadało. Trochę głupio złapać stopa, jak tak pada. No ja mam nadzieję, że ten deszcz jakoś w miarę szybko minie. No już troszkę przestało padać, nie tak mocno jak przed chwilą. Spasiba. Okej, okay, no problem. Bye. Bye, thank you. Bye, bye. Tak, teraz dojdziemy do głównej drogi, która idzie przez wieś na lewo do tej trasy i może się tutaj uda kogoś zatrzymać, żebyśmy 2 kilometrów nie musieli iść, a tam już sobie dalej będziemy sami radzić. Ale na szczęście chwilę przestało padać, taka jest bardzo delikatna mrzawka. Na wierchu dość. Tak, tam w górach jeszcze pada. Z tyłu. Madloba, zawsze. Może w Grecji widzimy się. Może być. Zimoj. Drugi raz przyjeżdżaj, aby za tym. Didi Madloba. On spisit na wierzch. Dawaj. Sadzicie się. Madloba. Do swidania. Kama dżebat. Pierwszy stop. Dzisiaj złapany przez wujka. Do drogi chyba głównej dojedziemy. Are you going to work? Yes. I później zobaczymy, gdzie dalej. No, jesteśmy już na skrzyżowaniu na Gurdżani, także dojechaliśmy tutaj na przed Kwareli, bo tutaj tak droga idzie. No, Kwareli jest po tamtej stronie kawałek dalej.
10:35, nie najgorszy czas. Tutaj pokazywał przed chwilą, że jest 16 stopni, także ciepło, nie pada. Troszkę aut przejechało, myślę, że jeszcze jak stąd dojedziemy, tam 20 chyba kilometrów jest jeszcze bardziej główna droga, to tam już będzie samochód za samochodem jechał, także mam nadzieję, że nam pójdzie to dość szybko. No i takie czekanie na stopa. Kto jeździł, ten wie. Kto nie jeździł. Mówię, że kto jeździł, ten wie, nie? Jak jest. A kto nie jeździł, ten musi pojeździć. Właśnie przez Tbilisi jedziemy. Właśnie udało się złapać stopa, wyjeżdżamy z Tbilisi w stronę Gori, nie? Tak, a właśnie okazało się, że taki pan jest z Polski. A gdzie mieszkacie w Polsce? Wszyscy mega nie mieli. Jakowa jesteś? Aha, no to tak jak ja też z Krakowa. Jak się wasz hostel nazywa? Why Not Hostel? Why Not Hostel. Why Not Hostel, także fajnie się nam udało, troszkę do przodu będzie, no i można pogadać w ojczystym języku. Ty się uczysz teraz, żeby zdawać na egzamin w Gori, gdzie właśnie jedziemy, tak? No tak. I to która próba twoja? Druga. A ty już miałeś próbę, czy? Nie, jeszcze nie. Twoja pierwsza? Zdałem to, ja przynoszę papiery. Ale nie miał tego, bo jak pada deszcz, to nie możesz zdawać egzaminu, aha, bo mają za dużo wypadków na egzaminie. I trzy próby kosztują 56 lari, tak? A potem 150 zł... 105 zł w Polsce, żeby dostać polskie, jak się ma gruzińskie. Czyli jak ci na przykład później w Polsce odbiorą, to ci jeszcze zostają gruzińskie, nie? Nie, to możesz zawsze powiedzieć tutaj, że zgubiłeś i jeszcze raz wszystko. Jeszcze raz. No, widzicie, jakie patenty się poznaje? Ja mam na szczęście, więc nie muszę tego robić. Ale na przykład możesz sobie zdać na autobus tutaj, na ciężarówkę. Albo na motor, nie? W taki sam sposób. I nie musisz już zdawać teorii. Czyli teraz mógłbym podejść tylko do egzaminu na motor, tak? Tak, dostaniesz prawo jazdy w 15 minut. 15 minut? No od razu robią ci zdjęcie i dają ci tą plakietkę. A ile bym musiał zapłacić za te prawo? 56 lari. 56 lari? Tak. No, plus jeszcze... do polskiego prawa wtedy? Badania i tak dalej. No, plus badania i tłumaczenie paszportu. Ale, dobra, ale i żadnego kursu na motor nic nie potrzebuję, tak? Po prostu idę zdawać. Tak. I jak umiesz jeździć, to... Ósemkę musisz zrobić. Ósemkę zrobić, tak? I tyle. Patent dobry. I powoli kilometry lecą. No, może powoli, nie powoli. Dochodzi 18, ale jesteśmy już 200 km za Tbilisi i do Batumi mamy... 161. Także mam nadzieję, że tam dzisiaj dojedziemy. Teraz nas wyrzucili na takiej autostradzie. Póki co jeździ tu mało samochodów, ale chyba się ktoś zatrzyma. No, ogólnie nie możemy się skarżyć, bo nigdy dłużej niż 10 minut chyba nie czekaliśmy. Tak. Byli ciekawi ludzie, ciekawe rozmowy, tak, więc no, bardzo fajnie. Na kawie byliśmy przed chwilą. O, tak. Jesteśmy w Batumi i właśnie dzwoniliśmy przed chwilą do naszego znajomego Zaura, u którego już wcześniej we wiosce mieszkaliśmy. Na pewno pamiętacie gdzie. I no, on mieszka tak pół w Batumi, a pół tam w górach. Niestety go teraz nie ma, a chcieliśmy się u niego przespać, no ale nie ma takiej możliwości, no bo
siedzi w górach i jutro też jeszcze będzie w górach. Prawdopodobnie nie da rady przyjechać nawet jutro, ale zadzwonił do kogoś ze swojej rodziny i właśnie się umówiliśmy tutaj koło tej drugiej fontanny i ktoś ma po nas podjechać i gdzieś nas tam zawieźć w jakieś miejsce, gdzie się będziemy mogli przespać. No więc w sumie okej, ale jeszcze nic nie wiadomo, gdzie jedziemy i tak dalej, no a jutro rano musimy wstać i tam na 9.30, o której otwierają konsulat? 9.30. 9.30 i tam po prostu podjechać pod konsulat. No i tak, no i stop nam się udał. Te ostatnie miejsce, gdzie chwilę czekaliśmy, gdzie chwilę pokazywaliśmy, jak łapiemy stopa, to dosłownie 5 minut później złapaliśmy dwóch chłopaków, którzy już nas dowieźli dokładnie gdzieś nas tu wysadzili. Nie, gdzieś tam. Tam, 50 metrów dalej. Tak, była bardzo szybka akcja. Tam, co pokazywaliśmy, dosłownie 5 minut później podjechała po nas dziewczyna chyba ze swoim mężem. Nie wiem, do końca. I przywieźli nas do takiego mieszkania. To mieszkanie jest puste. Mieszkanie ich przyjaciół. Przyjaciół, tak. Ktoś tu mieszka, ale chyba teraz wyjechał. Nie wiem, czy mieszka, czy raczej jeszcze na wynajem turystom. Tak mi bardziej się wydaje, bo żeby ktoś mieszkał, to trochę za mało rzeczy. Troszkę za mało rzeczy. No ale w każdym razie dostaliśmy takie mieszkanko. Była tutaj, domyślamy się, że to jest, bo w Batumie mieszka troszeczkę Turków i tak nam się wydaje, że tutaj to mieszkanie też jest tureckie, bo są tureckie rzeczy, jest herbata turecka, widzicie? Ten cukier też jest turecki. Tureckie szklanki. Tureckie szklanki, dokładnie. Cały ten system do parzenia właśnie zaczęliśmy gotować. Chyba Zaur dzwoni. Właśnie dzwonił Zaur, który nam załatwił to mieszkanie, ale w ogóle jeszcze wam chcę powiedzieć, że dzwonił na ten telefon, to jest telefon, karta gruzińska, którą nam kupił gość od ostatniego stopa, bo powiedział, co będziecie gdzieś tam kogoś prosić, jakichś ludzi, żeby wam dali telefon zadzwonić, ja wam tu już idę kupić, później nam wsadził tą kartę do telefonu. Powiedzieliśmy, że nie trzeba, bo przecież przez 3 dni będziemy, za 3 dni będziemy w Armenii, to dajcie mnie robić, co chcę robić. Tak, dajcie, dokładnie. I potem mówi, wsadził tą kartę do telefonu mojego i mówi, tam już wszystkie pakiety, SMS-ki, wszystko tam włączone, można dzwonić. Także spoko. No, a w sumie myśmy też głupio przecież postąpili, trzeba było od razu taką kartę za 2 czy za 3 lari kupić. Nawet za 5 lari jakaś była z z niekończącym się internetem na miesiąc. No, ale my radziliśmy sobie. W Iranie na pewno sobie tak zrobimy. W Armenii to nie wiem, czy warto, bo tam, tak, bo tam nikogo nie szybko znamy, więc nie wiem, czy będziemy dzwonić do kogoś, ale... Dokładnie, ale jest fajnie, jest good. Udało się, przejechaliśmy z Kacheti, wyszliśmy z domu koło godziny 10. Mhm. Tak, mieliśmy wyjść o 9, wyszliśmy o 10, bo upadał deszcz, a tutaj przyjechaliśmy troszkę po... Nie wiem, jakoś pół do 9, wydaje pół do 9, tak, troszkę po 8. Po 8 na pewno, tak. Tak, czyli 8-10 godzin. Przejechaliśmy cały kraj, bo Kachetia jest na wschodzie, a jesteśmy nad morzem. Przejechaliśmy z 500 albo nawet ponad 500 km. Można to łatwo sprawdzić, jak włączymy nawigator. No i w sumie stopy się nam udawały. Tam w najdłuższym miejscu może czekaliśmy gdzieś 10-15 minut, nie więcej. W międzyczasie byliśmy na kawie, więc to też trochę myśmy czasu stracili, bo mogliśmy być na drodze, a siedzieliśmy w takiej kafe fajnej, pijąc kawę. Potem byliśmy jeszcze, coś kupowaliśmy do żarcia. Coś...